Dzisiaj postawię sobie czwórkę z plusem. Bo to wynika między innymi z tego, co się już udało. Oczywiście nie będę dzisiaj Państwu mówić o tym, co mi się nie udało. Będziemy pytać. Będziecie pytać, okej. Okay. Ale to znalazło się w planach na kolejne dwa lata. Stąd też ten plus, czyli zostajemy przy czwórce z plus. W momencie, kiedy przystąpiliśmy do tych podsumowań, to samo mnie zdziwiło, jak wiele przez te dwa lata udało się zrobić. Cały czas mam przed oczami swój wyborczy program i z satysfakcją przy wielu pozycjach z tego programu mogę już postawić znaczek, który potwierdza wykonanie zadania. Ale oczywiście to też moment, żeby przyjrzeć się temu, co jeszcze chcemy i możemy w ciągu najbliższych dwóch lat zrobić. Dla mnie osobiście najważniejszą rzeczą, którą udało mi się zrobić, to stworzyć taką grupę współpracowników, na których mogę polegać jak na Zawiszy. To nie tylko siedzący obok mnie zastępcy, czyli pan Marek Suwalski, pan Szymon Tojnowski, ale to całe grono naszych urzędników i to urzędników nie tylko na tych kierowniczych stanowiskach, nie tylko dyrektorów, kierowników, ale także inspektorów, którzy na co dzień spotykają się z ludźmi, którzy w dużej mierze zmienili swoje podejście do mieszkańców, do spraw miasta, którzy przychodzą do mnie z pomysłami, którzy mnie inspirują do pracy, którzy potrafią wczuć się w problemy ludzi, bo często do urzędu przecież przychodzimy z określonymi problemami. I cieszę się, że oni też zaczynają myśleć o naszym mieście, jak o swoim mieście, naszym wspólnym. To jest też rzecz, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, że to poczucie wspólnoty, poczucie, iż miasto jest naszym wspólnym dobrem, o które razem musimy dbać, tak przekłada się na zachowania mieszkańców. I po tych dwóch latach mogę powiedzieć, że mam ogromną satysfakcję z takiej właśnie współpracy i z takich bardzo licznych kontaktów. Druga rzecz, która dla mnie jest niezwykle istotna, to że w gronie radnych miejskich potrafiliśmy się wznieść ponad podziały polityczne, że pracujemy nad sprawami, głosujemy nad sprawami i polityka czasem rzeczywiście gdzieś tam się na salę obrad przekrada, ale w minimalnym stopniu. Jak Państwo wiecie, jedną z rzeczy, którą obiecywałam poprawić, była polityka mieszkaniowa. W tym, co macie Państwo w opracowaniu i na pendrive'ach, znajdziecie Państwo bardzo szczegółowe informacje na ten temat. Tam będą liczby, tam będą pieniądze, ale mówiąc krótko, bardzo intensywnie ruszyliśmy ze sprawą pustostanów. Te pustostany znikają z naszych zasobów. Ponadto udało nam się dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozyskać pieniądze, które służą nie tylko na takie proste, odświeżające remonty, ale na prawdziwe modernizacje. Zawsze głośno mówiłam, że w XXI wieku każda rodzina powinna mieszkać w mieszkaniu z łazienką, z węzłem sanitarnym i ku temu konsekwentnie idziemy. Kolejna rzecz, która dla mnie była bardzo ważna, to poprawa estetyki miasta. Państwo widzą, że miasto jest o wiele lepiej posprzątane, że jest wiele zieleni, wiele kwiatów, ale też chcemy konkretne miejsca przeobrażać już tak bardzo zdecydowanie. Takim moim marzeniem było odtworzenie Ogrodu Różanego. No i czas na to, co planujemy w najbliższych dwóch latach. Wartość inwestycji szacujemy na około 80 milionów złotych i uprzedzę już Państwa pytania. Tak, miasto będzie się zadłużać, bo żeby się rozwijać, potrzebne są pieniądze. Jednym z takich pomysłów, który chciałam zrealizować i który już realizujemy, jest modernizacja bazy sportowej, ośrodka sportu i rekreacji. Bardzo źle wygląda nasz stadion miejski.
Powiem tak, mamy bardzo silne środowisko piłkarskie. Wiele dzieci uprawiających ten sport, wielu młodych ludzi, którzy osiągają różnego rodzaju sukcesy w rozgrywkach ligowych. A Świdnicki Stadion jest taki dziś, że budzi tylko uczucie wstydu. Dużo mniejszych miejscowości stadiony zmodernizowało już dawno. My do tego przystępujemy w tej chwili. Tu także dzięki rekomendacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, dzięki wsparciu świdnickich klubów otrzymamy dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki temu będziemy mieli w przyszłym roku nowy obiekt. Podzieliliśmy to zadanie na etapy, czyli najpierw płyta plus zaplecze lekkoatletyczne plus nowe trybuny. Część szatni i zaplecze sanitarne wykonamy w kolejnym roku ze względów finansowych, bowiem cała modernizacja będzie kosztowała około 9 milionów złotych. My chcemy pracować coraz lepiej, poprawiać się i przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, realizować nie to, co nam się wydaje za słuszne, ale realizować to, czego rzeczywiście oczekują i potrzebują mieszkańcy. Bardzo Państwu dziękuję za te 2 lata. No i liczę na 2 kolejne, co najmniej równie udane, a może lepsze.